Będziemy mówić o konieczności świadomego oddzielenia się dla Boga. Jedną z większych przykrości w procesie wychowawczym albo naprawczym jest zauważenie zachowania, które było już wcześniej przyczyną kryzysu, upadku. Na przykład ktoś nadużywał alkoholu, popadł w uzależnienie, przeszedł kurację, wrócił do pracy, do normalnego życia i zauważamy, że zaczyna znowu pić. To straszne uczucie dla bliskich, dla tych, którzy się trudzili nad tym procesem naprawczym. W Izraelu było kiedyś tak, że lud Boży, który otrzymał prawo od Boga, wiedział, jak powinni żyć, jak postępować, jak służyć Bogu, zaczęli kierować swoje serca do praktyk ludów pogańskich, które były wokoło, z którymi się też nie rozprawili jak należy. I to spowodowało, że Bóg wysłał ich na wygnanie. Obydwa narody, naród północny, Izrael, poszedł do Asyrii, a Juda później do niewoli w Babilonii. I my dzisiaj zajmiemy się historią, która miała miejsce po powrocie Judejczyków z niewoli babilońskiej. Jak czytamy w Biblii, te grupy powracających, repatriantów, tak moglibyśmy powiedzieć, zaczęły organizować życie w Judei, w Jerozolimie. Rozpoczęto taki prowizorycznie na początku, rozpoczęto uwielbianie Boga, Jahwe. Gdzieś jakiś ołtarz postawiono, zaczęto służbę, ale ludzie tak bardzo byli wtedy przejęci tym, żeby urządzić się po tym okresie wygnania, budować domy, zakładać ogrody i tak dalej, że świątynia Pana ciągle była nieodbudowana. Oni się krzątali ciągle wokół własnych spraw. I jak wiemy, prorocy Zachariasz i Ageusz mocno wystąpili w tym czasie i wezwali ludzi, żeby się jednak skupili na kulcie Jahwe, żeby oddać chwałę Bogu, żeby Go uczcić w tej ziemi, która przecież została im przed laty darowana. No i wtedy przystąpiono do odbudowy świątyni. To był 515 rok przed Chrystusem, kiedy świątynia została odbudowana i rozpoczęto tam służbę ofiarniczą. I Judejczycy zaczęli doświadczać radości życia na nowo swojej ukochanej ojczyźnie. Urządzono pierwszą uroczystą Paschę po latach wygnania. I wszystko wyglądało, że już teraz będzie dobrze, że będą oni żyli już teraz według prawa Bożego, no ale oni tego prawa tak za bardzo jeszcze nawet nie znali, bo te pokolenia, które powróciły, nie były nauczane jak należy prawa. I wtedy do Jerozolimy przybył kapłan Ezdrasz, uczony w piśmie, który, jak mówi Słowo Boże, mocno postanowił badać i wykonywać prawo Jahwe oraz uczyć w Izraelu ustawy i ładu. Przybył po kilkudziesięciu latach od tej pierwszej grupy, przybył właśnie z taką misją, by zająć się wprowadzeniem ludzi w poznanie prawa Bożego, żeby zaczęli żyć według prawa Bożego. I w takich właśnie okolicznościach odbywa się to, o czym będziemy rozmawiać. I chciałbym was prosić, byśmy na chwilę pochylili głowę i poprosili Pana, aby nas pobłogosławił. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje odwieczne Słowo.
Dziękujemy Ci, że to Słowo mamy, czytamy i rozważamy. I że ono jest światłością dla naszej drogi do żywota wiecznego. Modlimy się, abyś teraz w łasce swojej pobłogosławił nasze rozważanie Twego Słowa. Abyś dał nam uszy do słuchania i serca wrażliwe, by to Słowo przyjęły. Amen. Podstawą naszego rozważania będą dwa rozdziały z Księgi Ezdrasza, przepraszam, z 9 i 10 rozdział, ale nie będziemy czytać tych rozdziałów w całości, tylko pewne wersety, nad którymi będziemy się trochę zatrzymywać, abyśmy uchwycili istotę tego, co wtedy się wydarzyło. Otóż 9 rozdział Ezdrasza zaczyna się od takich słów. Gdy sprawy te zostały ukończone. Nie tylko ta organizacja życia, ale też to, co przynieśli Ezdrasz i towarzyszący mu ludzie, a oni przynieśli dary dla świątyni świeżo odbudowanej, żeby tam uczcić Boga, żeby te naczynia, które gdzieś kiedyś zostały zabrane, żeby wróciły na swoje miejsce, żeby no, Bóg miał chwałę na nowo w pośród swojego ludu. Gdy sprawy te zostały ukończone, przystąpili do mnie przełożeni i rzekli: lud izraelski, kapłani i lewici wcale nie zerwali z ludnością tego kraju. Naśladują obrzydliwości Kananejczyków, Hittytów, Peryzytów, Jebuzytów, Amonitów, Moabitów, Egipcjan i Amorytów. Spośród ich córek pobrali żony dla siebie i swoich synów i tak święte nasienie pomieszało się z ludnością tego kraju, a w niewierności tej pierwszymi byli książęta i przełożeni. Oto sytuacja, z jaką zetknął się Ezdrasz, gdy przybył do Jerozolimy. Mówiąc krótko, to był faktycznie powrót do starego nieposłuszeństwa Bogu, które stało się przecież przyczynkiem do tego, że Judejczycy musieli iść do niewoli w Babilonie, bo właśnie wcześniej oni zamiast oddzielić się od tych pogańskich narodów, oni się zbratali z tymi narodami, zaczęli stosować ich zwyczaje, zaczęli żyć, mieszając się z kulturą tych narodów i właśnie z tego powodu znaleźli się Judejczycy w niewoli, 70 lat na wygnaniu w Babilonie. I oto teraz, po już dłuższym czasie, gdy są znowu, gdy Bóg już ich przywrócił, gdy przeszli ten okres naprawczy, moglibyśmy powiedzieć, oto Ezdrasz dostaje wiadomość od ludzi, którzy już byli tam te kilkadziesiąt lat pośród Judejczyków, że oni znowu robią to samo. Wcale nie zerwali z ludnością tego kraju. A trzeba nam pamiętać, że wtedy na terenie Izraela i też Judei po części zamieszkało sporo różnych narodów, które król asyryjski sprowadził po tym, jak uprowadził Izraelitów tam na swoje tereny, to na tereny sprowadził różne pogańskie jeszcze narody, więc tak powstał naród samarytański, to całe zamieszanie. No i okazało się, że Judejczycy, którzy wiedzieli, że mają czcić Boga Jahwe i oddzielać się od wszystkich kultów pogańskich, oni powrócili do starego nieposłuszeństwa Bogu. Może to dzisiaj dla nas wydaje się problem nieważny i odległy, no bo cóż nas może obchodzić to,
że kiedyś tam Judejczycy wymieszali się z pogańskimi narodami. Ale Biblia mówi, że cokolwiek zostało przedtem napisane, zostało napisane dla naszego pouczenia. Po to te historie są w Biblii, w natchnionym Słowie Bożym, żebyśmy brali lekcje, żebyśmy się przejmowali tym, co oni wtedy przeżyli, doświadczyli i żebyśmy uczyli się na ich błędach. Trzeci i czwarty werset tego dziewiątego rozdziału mówi tak. Skoro wieść ta doszła do moich uszu, tak relacjonuje Ezdrasz, rozerwałem szaty moje i płaszcz mój, rwałem włosy z głowy i brody i siedziałem do głębi wstrząśnięty. Wokół mnie zgromadzili się wszyscy, którzy drżeli z obawy przed groźnymi słowami Boga Izraela z powodu niewierności wygnańców. Ja zaś wstrząśnięty do głębi siedziałem tak aż do ofiary wieczornej. Ezdrasz, jak się dowiedział, co się dzieje z ludem Bożym, że oni wrócili do tego, co było podstawowym grzechem wcześniejszych pokoleń, gdy się dowiedział, no to zrobił, powiedzielibyśmy, pewną dramatyczną scenę. Rozdarł swoje szaty. To był taki gest w Izraelu, w tamtej kulturze, który mówił, że tak być dalej nie może, że trzeba z tym coś zrobić, że to jest tragedia, to jest coś złego. On rozdarł szaty i płaszcz rozdarł. I zachował się jak ktoś w największym żalu, rozpaczy, bo rwał włosy na głowie i brodzie i był tak mocno wstrząśnięty. Ja nie potrafię wywołać takiego uczucia nawet w sobie samym, a tym bardziej w was. Ale chciałbym, żeby Słowo Boże przemówiło do nas dzisiaj, że skoro ten uczony człowiek, kapłan, człowiek mądry, człowiek, powiedzielibyśmy, nieemocjonalny, gdy się dowiedział o tym, tak zareagował, to coś jest na rzeczy. To znaczy, że to była poważna sprawa, bardzo poważna sprawa. I gdy ludzie popatrzyli na to, jak reaguje Ezdrasz na ten grzech, który wydawał się żadnym grzechem. Ludzie sobie po prostu żyli, żenili się, raz tu chodzili, raz tam, raz tego Boga czcili, raz tego. Raz przyszli na nabożeństwo ewangeliczne, raz pojechali czy pomaszerowali do Częstochowy na Jasną Górę. Robili tak różnie i było wszystko dobrze, i się szanowali wzajemnie i miłowali i było dobrze. Ten zrobił taką scenę, tak rozpaczał na tym, co się stało. Gdy to ludzie zobaczyli, przeczytaliśmy, że zgromadzili się wokół Ezdrasza. Zainteresowali się tym, przejęli się tą reakcją Ezdrasza i jak gdyby zaczęli dołączać, bo się przejęli tym, że jednak Bóg wypowiedział bardzo poważne słowa przestrogi, zapowiedział karę dla tych, którzy tak będą postępować. I piąty, szósty werset mówi tak. W porze ofiary wieczornej wyszedłem ze stanu mego przygnębienia i w szacie i płaszczu rozdartym upadłem na kolana, a wznosząc ręce do Jahwe mojego Boga wołałem: Boże mój, wstyd i poniżenie moje jest tak wielkie, że nie śmiem podnieść oblicza mego do Ciebie, Boże mój, bowiem przestępstwa nasze urosły ponad nasze głowy, a wina nasza sięga aż do nieba. Przypominam, co oni zrobili. Oni nie grzeszyli w sposób jakiś taki jawny, nie robili złych rzeczy, powiedzielibyśmy. Oni tylko wymieszali się razem z innymi narodami. Pobrali sobie kobiety z tamtych narodów, kulturę zaadoptowali, przyjęli, zaczęli stosować to trochę tego, trochę tego. A tenże Ezdrasz,
który, jak przeczytaliśmy, postawił sobie za cel, żeby zbadać dokładnie prawo Boże i wprowadzić w czyn pośród Izraela, on tak zareagował. I to wywołało poruszenie wśród ludzi. Przenosząc się do 10 rozdziału, czytamy: gdy więc Ezdrasz, płacząc i leżąc przed przybytkiem Boga, modlił się i wyznawał przewiny, zgromadził się wokół niego ogromny tłum Izraelitów, mężowie, kobiety i dzieci, a wszystek lud płakał z żalu. Szekania, syn Jachiela, spośród synów Elama, zabrał głos, mówiąc do Ezdrasza: sprzeniewierzyliśmy się naszemu Bogu, bośmy pobrali obce żony spośród ludności tej ziemi. Ale jest jeszcze nadzieja dla Izraela. Pojawił się człowiek, który w imieniu innych zabrał głos, widząc tę rozpacz Ezdrasza i modlitwę pokutną, jaką Ezdrasz zaniósł. Poczytajmy ją sobie w domu, bo to bardzo ważne, że ten Ezdrasz nie przerzucał winy na innych. On stawiał się, utożsamiał się z winą Judejczyków i modlił się, jakby to on sam też to zrobił. To bardzo ważne, byśmy też takie mieli podejście do tego, co staje się problemem w zborze, żeby nie przerzucać winy na innych, tylko utożsamiać się i razem to przeżywać przed Bogiem. Gdy więc on tak się modlił, okazało się, że wielu ludzi przyszło, że przyszły również kobiety i dzieci przyszły i wszyscy zaczęli przeżywać skruchę z powodu tego, co się stało. I wtedy ten człowiek, Szekania, przemówił, wyznając swoje winy, grzechy, wyraził też nadzieję, że jeszcze nie wszystko stracone, że jeszcze można to naprawić. I wtedy Ezdrasz, czytamy od 11 wersetu, wezwał ludzi do pokuty, do opamiętania. Złóżcie teraz wyznanie grzechu przed Jahwe, Bogiem ojców naszych, i spełnijcie Jego wolę. Odłączcie się od pogańskiej ludności tego kraju i od obcych niewiast. Odpowiedziało całe zgromadzenie, wołając donośnym głosem: tak, musimy postąpić tak, jak powiedziałeś. Nastąpiło poruszenie. Nastąpiła wewnętrzna jakaś taka przemiana w myśleniu tych ludzi, że trzeba to zmienić, że trzeba się rzeczywiście nawrócić, że trzeba oddzielić się od tych pogańskich narodów. Jak to było można zrobić? Trzeba tutaj nadmienić, że to była pora zimowa, więc w Izraelu pora deszczu i było zimno, a ludzie tam stali w tym deszczu i tak przeżywali i płakali. No i wtedy trzeba było po prostu przejść do jakichś praktycznych kroków. I w 13 wersecie, 14 czytamy: ale lud jest liczny, a czas deszczowy. Nie sposób wytrzymać na otwartym polu. Ponadto sprawy tej nie można załatwić w przeciągu jednego lub dwóch dni, gdyż wielu spośród nas zawiniło pod tym względem. Niech nasi przywódcy zastąpią całe zgromadzenie. Wszyscy zaś, którzy w naszych miastach pojęli żony cudzoziemskie, niech się stawią na czas oznaczony wraz ze starszymi każdego miasta i jego sędziami, byśmy mogli odwrócić od nas płomień gniewu naszego Boga z powodu tej sprawy. Podjęto konkretne kroki. Ludzie mogli się rozejść, ale wszyscy, którzy weszli w relacje z pogańskimi narodami, mieli się stawić. Powołano jak gdyby taką komisję, która miała rozpatrzeć każdy przypadek. I tam, jak się okazało,
znaleziono co najmniej pośród samych kapłanów 144 związki, które były niezgodne ze Słowem Bożym, które były wykroczeniem w stosunku do prawa Bożego. Ludzie się wszyscy zgodzili, że trzeba to zmienić, że trzeba się oddzielić od tego pogaństwa. Ale znaleźli się też przeciwnicy oddzielenia i ludzie, którzy ich poparli, bo w 15 wersecie czytamy: tylko Jonatan, syn Asaela i Jachziela, syn Tikwy, wystąpili przeciwko temu, poparci przez Meszulama i Lewitę Sabetaja. No więc i w tamtym społeczeństwie, mimo takiego poruszenia, mimo tej ogólnej pokuty, znaleźli się ludzie, którzy mieli inne zdanie i znaleźli też takich, którzy ich poparli w tym innym zdaniu. Ale zasadniczo nastąpiło wielkie poruszenie i rozpoczął się proces oczyszczania ludu judejskiego od związków z poganami. Mówiąc jeszcze tak ogólnie, widzimy, że lud izraelski, lud w tym wypadku Judejczycy, którzy przeżyli tyle już dobrego ze strony Bożej, bo po ich upadku Bóg ich przywrócił z powrotem do ich ziemi, osadził, pozwolił odbudować świątynię i tyle dobrego się między nimi już działo, to chociaż tak się stało, to jednak oni przejawili tę skłonność do związania się znowu z narodami pogańskimi. I trzeba było rozedrzeć szaty i trzeba było z tym zrobić porządek. I chciałem, żebyśmy ten obraz spróbowali teraz zastosować do nas, do naszego życia. Czy jest tutaj w tej historii coś, co może i nas dotyczyć? Gdy myślimy o naszym życiu, gdy myślimy o sobie nawzajem, to widzimy, że w naszym życiu bardzo wiele dobrego się już stało z łaski Bożej. No bo przecież byliśmy kiedyś zgubieni, nie znaliśmy Boga, byliśmy w naszych grzechach, byliśmy daleko, daleko bez nadziei na tym świecie. Lecz Bóg w swojej łasce nam się objawił, dał nam się poznać. Ktoś kiedyś do nas przyszedł, taki Marian Molenda może kiedyś do nas dotarł, zaśpiewał. Może taka właśnie jakaś siostra, która zaczęła namawiać, zachęcać, żebyś przyszedł do zboru, żebyś się nawrócił, żebyś zmienił swoje życie. Dużo takich różnych okoliczności miało wpływ na to, że spotkaliśmy się z Bogiem i pojednaliśmy się z Nim. Dzięki Mu za to. Czy to nie jest dobro? Otrzymaliśmy nowy system wartości, otrzymaliśmy Słowo Boże, dzięki któremu mamy światło, co jest dobre, co jest miłe w oczach Bożych, dzięki któremu możemy rozeznać, odróżnić zło od dobra, błąd od prawdy. To takich wiele rzeczy się dobrych stało w naszym życiu. Poznaliśmy Boga, zostaliśmy napełnieni Duchem Świętym. Dzięki Bogu za to wszystko. Przynależymy do Kościoła, ci z nas miejscowi przynależymy do naszego, wy, nasi goście, należycie do różnych społeczności, tam gdzie mieszkacie, budujecie swoje życie. Chwała Bogu. Mamy też udział w służbie Bożej. Duch Święty nas pobudza, niesiemy Ewangelię, nie pomagamy innym ludziom w imię Chrystusa. Mamy, to jest wielki zaszczyt, służyć Bogu, służyć, być w Jego służbie, to jest wielki zaszczyt. No czy to nie należy docenić? Tak, to jest dużo dobrego.
Mamy wszyscy możliwość prowadzenia uświęconego życia, życia chwalebnego, pięknego. Wszyscy, bez wyjątku. Więc czy jest w ogóle jakiś problem? O czym ty tu chcesz nam dzisiaj powiedzieć, człowieku? Jest jakiś problem? Uśmiechamy się, spotykamy, grillujemy, śpiewamy pieśni. O co chodzi? Otóż, tak jak wtedy Ezdrasz po przybyciu do Jerozolimy zetknął się i zobaczył ten problem pomieszania się świętego nasienia z bezbożnością, tak i my, niestety, ale jak tylko trochę szerzej otworzymy oczy, to zauważamy, że to ta nasza chrześcijańska sielanka życia jest niestety naznaczona różnymi niechlubnymi postawami, czynami. Otóż problemem jest to, że wielu z nas nie oddzieliło się od tego świata tak, jak należy, w sensie duchowym. Mieszane związki małżeńskie, znamy takie, że dziewczyna wierząca albo chłopak wierzący popatrzy trochę po zboże, a tam taka gwiazda, a tam taki kawaler. To nic, że on nie służy Chrystusowi. On się kiedyś nawróci może. I się pobierają i wiążą się ze sobą. Jakiś niewierzący znajomy proponuje wierzącemu człowiekowi wspólny biznes, wspólną spółkę, że będą robić pieniądze. I ten wierzący nie patrzy na to, że to człowiek bezbożny, człowiek, który się z Chrystusem nie liczy. Tak mu te pieniądze, tak mu ta nadzieja na zysk przyświeca, że idzie, wchodzi w taki układ i wiąże się z niewierzącym. Przyjaźń z ludźmi, niezależnie od ich stosunku do Jezusa Chrystusa. Znacie takie przypadki? Bo to tacy fajni ludzie, tacy inteligentni, dużo fajniejsi niż moi bracia i siostry ze zboru. Otwarci, wspaniali. Przy nich to w ogóle można się rozwinąć. A przy tych wierzących to co? To tylko by chcieli Biblię czytać i się modlić i śpiewać. A upodobanie do wartości tego świata, takich jak moda, język tego świata, styl bycia, muzyka, kultura tego świata. Znacie coś takiego? Zauważacie, że takie postawy obserwujemy wśród wierzących? Kłamstwo, niemoralność, to tylko w świecie się zdarza? Ktoś ostatnio pokazał na Facebooku pewne zdanie Tozera. Pojawiło się całe nowe pokolenie chrześcijan, którzy wierzą, że można przyjąć Chrystusa bez porzucenia świata. Jakbyśmy tak spojrzeli i rozważyli to zdanie, to słusznie niektórzy kręcą głową, że tak nie można. Że nie można przyjąć Chrystusa bez porzucenia świata. Ale całe pokolenie chrześcijan dzisiejszych i nie tylko dzisiejszych myśli sobie, głośno tego nie mówiąc, że można przyjąć Chrystusa
ale nie oddzielić się od tego pogańskiego ducha, od bezbożnego ducha tego świata. I tak święte nasienie pomieszało się z ludnością tego kraju, a w niewierności tej pierwszymi byli książęta i przełożeni, przeczytaliśmy u Ezdrasza. To jeszcze większy wstyd, że przełożeni, że ci, którzy powinni świecić przykładem, którzy powinni innych ostrzegać, sami głęboko tkwią w świecie, działają według ducha tego świata. Czy taki problem rozpoznajemy w naszym środowisku, bracia i siostry? Ej, odpowiedzcie, bo ja nie chcę nikomu wmawiać problemu. Czy nie macie czasem problemu ze światem, który się wciska do waszego życia i że pozwoliliście temu światu wejść i zająć jakiś obszar waszej duszy? Tam w Judzie taki problem odkryto. Taki problem zauważamy i w naszych chrześcijańskich, ewangelicznych środowiskach. I dlatego trzeba nam na tę świeckość osobiście zareagować, tak jak zareagował Ezdrasz. Trzeba nam się przejąć tą sprawą. Trzeba nam tego wewnętrznego poruszenia, rozdarcia szat nad świeckością we własnym życiu. Nie chodzi o to, żebyśmy patrzyli na innego człowieka, na siostrę czy brata ze zboru, tylko żebyśmy rozdarli szaty nad świeckością we własnym życiu, we własnym domu, we własnej rodzinie. Trzeba przejąć się tą sprawą. Gdzie podziała się nasza radość w Panu i szczere oddanie się Chrystusowi, które było naszym udziałem przed laty? Gdzie podziała się ta gorliwość dla Jezusa Chrystusa, to umiłowanie Słowa Bożego, umiłowanie drogi Bożej? Gdzie się to podziało? Ktoś powoli wysączył z nas tę gorliwość, tę miłość do Jezusa Chrystusa. Gdzie zniknęło pragnienie uświęcenia życia i podobania się Bogu każdego dnia? Gdy kiedyś budziliśmy się rano, to robiliśmy to z myślą, żeby ten dzień przeżyć chwalebnie, przeżyć tak, żeby się to podobało Bogu. A jak jest dzisiaj? Gdzie są nasze dzieci, które wyrastały w naszym chrześcijańskim domu? Gdzie one są dzisiaj? Gdzie? Gdzie są bracia i siostry ze zboru, z którymi kiedyś, jeszcze parę lat temu, razem podnosiliśmy ręce, wielbiliśmy Boga? Gdzie są dzisiaj? Niektórzy jadą gdzieś rowerem w tym momencie, gdy jest pora nabożeństwa, ktoś inny leży na plaży, ktoś inny gdzieś tam jeszcze co innego robi. Samo się to stało? To właśnie wpływ tego świata, wpływ tego pogańskiego ducha, który nie chce czcić Boga jedynego, to ten wpływ powoli spowodował to, że w naszych szeregach są takie wyłomy, jest tyle bezbożności, jest tyle samowoli, tyle życia po swojemu. Trzeba nam modlitwy pokutnej, zgodnie z myślą apostolską, która w wielu miejscach wzywa nas do życia uświęconego, życia z dala od nieczystości tego świata. Trzeba nam takiej modlitwy. Bóg bowiem nie powołał nas do nieczystości, ale do świętości. Kto więc odrzuca te słowa, czytamy w 1 Tesaloniczan 4:7-8, odrzuca nakazy nie ludzi,
lecz Boga, który udziela wam swego Ducha Świętego. Proszę, nie myślcie teraz o tym, że to Biernacki tu stanął i znowu truje na temat oddzielenia się od świata. To nie są moje słowa. Gdyby to były moje słowa, to możecie zapomnieć, możecie już teraz wyjść sobie na kawę, pójść do ogrodu. Ale to są słowa Boga, który udziela nam swego Ducha Świętego. Że Bóg nie powołał nas do nieczystości, do tego, żebyśmy siedzieli zanurzeni w tym świecie, wymieszani z tym, co ten świat nam proponuje. Bóg nie zgodzi się na to, żebyśmy karmili się nieczystościami tego świata, żebyśmy uganiali się za tymi przysmakami tego świata. On powołał nas do świętości, do oddzielenia się od tego świata. Starajcie się o pokój ze wszystkimi i o uświęcenie, bez którego nikt nie będzie oglądał Boga. Hebrajczyków 12:14. Bez uświęcenia nikt nie będzie oglądał Boga. Myślisz sobie, przyjąłem Jezusa do serca, ochrzciłem się, mam, moje imię jest zapisane w niebie, alleluja, będę zbawiony. Łudzisz się, przyjacielu, jeżeli nie uświęcasz swojego życia, nie oddzielasz się dla Boga od tej bezbożności, od tego świata, nie będziesz oglądał Boga, bo Boga oglądać będą tylko ci, którzy są czystego serca, którzy zostali omyci krwią Jezusa Chrystusa, usprawiedliwieni i którzy uświęcają swoje życie na co dzień. Wiarołomni, czyż nie wiecie, że przyjaźń z tym światem oznacza nieprzyjaźń z Bogiem? Kto bowiem chciałby być przyjacielem świata, stałby się nieprzyjacielem Boga. To nie są moje słowa, jeszcze raz to powtarzam. To Duch Święty zainspirował Jakuba, aby zapisał dla Kościoła te słowa. Że jeśli twoje serce chce się przyjaźnić z tym światem, to staje się nieprzyjacielem Boga. Nie można przyjaźnić się i ze światem, i z Bogiem. Nie można być i tu lubianym, i tu. Trzeba wybrać. A więc trzeba praktycznie oddzielić się duchowo od świata, w sensie tego systemu, który jest przeciwny Bogu, tego duchowego systemu, ale też oddzielić się od złych chrześcijan. Bo Biblia mówi tak, 2 Koryntian 6:17. Przeto wyjdźcie spośród pogan i odłączcie się od nich, mówi Pan, nie dotykajcie się tego, co nieczyste, a ja was przyjmę. To słowo zostało skierowane, zwracam uwagę, do ludzi wierzących w Koryncie. Korynt to było miasto żydowskie? Nie, to było miasto pogańskie. Ale tam pośród tych pogan nawrócili się ludzie do Chrystusa. I gdy się nawrócili do Chrystusa, to mieli obowiązek oddzielić się od niewierzących, od tych, którzy nie przyjęli Chrystusa. Mieli się oddzielić, odłączyć się od nich i nie dotykać się tego, co nieczyste. Biblia też mówi, 2 Tesaloniczan 3:6, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa nakazujemy wam, podkreślam rangę tego nakazu, to jest nakaz w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Unikajcie każdego brata, który narusza porządek i nie postępuje zgodnie z podaną wam przez nas nauką. A, to znaczy, że nie tylko od pogańskich narodów trzeba się oddzielić, ale trzeba się też oddzielić od tych, którzy mówią, że są chrześcijanami, że są naszymi braćmi, rękę nam podają i się do nas uśmiechają, ale naruszają porządek Boży, nie postępują zgodnie z nauką Chrystusową, żyją po swojemu, łamią normy moralne, nie przejmują się, a chcą brylować w naszym środowisku, chcą żyć jakby nigdy nic. Od takich też trzeba się oddzielić, mówi Słowo Boże.
Trzeba nam z miłością i szczerą troską dać przykład innym braciom i siostrom tego praktycznego oddzielenia się od wszelkiej nieczystości. Trzeba się tym przejąć. Ezdrasz, chociaż sam w tym nie tkwił, tak pokutował, tak to przeżywał, że ludzie zaczęli też reagować, zaczęli, przyglądając się jego zachowaniu, jego pokucie, jego modlitwie się przysłuchując, zaczęli spłakać, zaczęli się sami nawracać. Trzeba nam dać taki przykład. Jeśli ktokolwiek z nas czuje się jakimś przywódcą w swojej rodzinie, w swoim zborze, w swoim środowisku, niech tak zrobi. Bo problemem niektórych przywódców jest to, że oni nie dają dobrego przykładu. Mówi się o kaznodziejach, że oni są podobni do drogowskazu. Innym pokazują drogę, gdzie mają iść, ale sami się tam nie udają. Dalej stoją w tym samym miejscu. No tu trzeba zapłakać, bo tam w Judzie też się okazało, że przodownikami w tym zeświadczeniu byli właśnie przywódcy. Bardzo zły obraz. Jeżeli my dokonamy pewnej zmiany, jeżeli my odłączymy się, zaczniemy się oddzielać od świata ze względu na Pana Jezusa, dla Niego, dla Jego chwały, dla posłuszeństwa Jego Słowu, to jest szansa, że inni, którzy nam będą się przyglądać, też zaczną to robić. Ezdrasz osobistą modlitwą pokutną wywołał gotowość do oddzielenia się wielu osób. My dzisiaj możemy zacząć od tego, że mamy przykład najwyższy, największej rangi, mianowicie przykład samego naszego Pana. W 1 Piotra 1,15 czytamy, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Innymi słowy, nawet jeżeli by twój pastor, jeżeli by twój ojciec, twój brat czy bracia starsi w zborze głęboko tkwili w świecie i chcieli żyć po świecku, to ty masz wciąż przykład najważniejszy, przemawiający do ciebie, żeby się oddzielić ze względu na Chrystusa. Za przykładem świętego sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu. Świętymi bądźcie, bo On jest święty. Nawet jeśli moja mama nie jest święta, nawet jeśli moje dzieci nie są święte, nawet jeśli mój pastor nie jest święty, to jest święty Bóg, który nas zbawia, który jest naszą nadzieją, który daje nam życie wieczne, od którego zależy nasza przyszłość. I to jest dostateczny powód, żebyś zaczął uświęcać swoje życie, żebyśmy zaczęli uświęcać, oddzielać się od tego świata. Możemy to robić, ponieważ On daje nam przykład. On, gdy chodził tu po ziemi, nasz Pan Jezus Chrystus, On był oddzielony od grzechu. On był oddzielony. On był między ludźmi, ale wewnętrznie był oddzielony. On nie popełnił żadnego grzechu. On nie wdał się w żaden szemrany interes. On nie wszedł w żadną szemraną relację. On pozostał święty, oddzielony, zawsze czyniący to, co jest miłe w oczach Ojca. To jest dla nas wzorzec, to jest dla nas przykład. I dzisiaj, chociaż na pewno niektórzy sprzeciwią się temu, co mówię teraz, chociaż niektórzy znajdą poparcie innych osób i po nabożeństwie powiedzą, co on tam dzisiaj znowu naciska, znowu mówi o tym uświęceniu,
Co on przesadza? Niech się rozejrzy, niech spojrzy. Przecież trzeba żyć, cieszyć się życiem. Trzeba po prostu żyć w relacjach z innymi i tak dalej. Co on? I możliwe, że się nawet takie grupki utworzą w naszym zborze, że nie przesadzajmy z tym uświęceniem. To jednak wierzę, że jest szansa, że otworzy się lista tych, którzy zaczną prowadzić uświęcone życie, którzy zaczną się oddzielać od tej nieczystości tego świata, bo czasy są poważne, bo przychodzi Chrystus, bo będzie sprawdzał każdego z nas i nie weźmie tam nic nieczystego, nie zabierze do Królestwa Bożego niczego nieczystego. Dlatego trzeba nam się oddzielać, bracia i siostry. I wierzę, że tak jak wtedy powstała tam wśród kapłanów lista bodajże 140 czy 114 małżeństw, które tam zaczęły właśnie już porządkować swoje życie, że i w naszym zborze powstanie taka niepisana lista osób, które zaczną już dzisiaj wieczorem myśleć, jak ja chcę się oddzielić od tego świata dla Pana Jezusa, dla Jego chwały. Co ja mogę zrobić? Ile programów w telewizji wyłączyć, ich więcej nie oglądać? Ile telefonów odrzucić i nie pleść o bzdurach, nie marnować czasu? Ile energii włożyć w to, żeby innym powiedzieć o Chrystusie, żeby ich zachęcić? Ile serca włożyć w to, żeby uczcić Pana Jezusa bardziej w swoim życiu? Że powstanie taka lista. Świętość, oddzielenie to w oczach Bożych niezwykle ważna kwestia. Jeszcze raz to powtórzę. Świętość to dla Boga niezwykle ważna sprawa. On jest święty i chce, żebyśmy byli święci. Takie jest prawo Boże, niezależnie od ludzkich opinii. Dzisiejsi chrześcijanie, wielu, nie wszyscy na szczęście, wielu dzisiejszych chrześcijan powie, że to jest sprawa osobista, że to jest sprawa marginalna, że to może tylko dla niektórych, a trzeba po prostu żyć między ludźmi. Ale u Boga niezmiennie pozostaje to najważniejsze, żeby Jego ludzie prowadzili święte życie. Ozdobą domu Twego, Panie, jest świętość po wsze czasy. W okresie pierwszego Kościoła, w okresie reformacji, w okresie PRL-u i w okresie dzisiejszej nowej reformacji, czy jakbyśmy tam powiedzieli, świętość jest najważniejsza. Jest ozdobą domu Bożego. Bóg się nie zgodzi, żeby Jego dom był zanieczyszczony. W czasach łaski Bożej niezmiennie jest tak samo, że lud Boży ma prowadzić uświęcone życie, albowiem objawiła się łaska Boga, która zbawia wszystkich ludzi i uczy nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i ziemskich pożądań, a żyli na tym świecie skromnie, sprawiedliwi i pobożnie, oczekując z radosną nadzieją chwalebnego przyjścia wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. On to ofiarował siebie za nas, aby wykupić i oczyścić od wszelkiej nieprawości nas, swój lud nabyty na własność i gorliwie spełniający dobre uczynki. Bóg tego nie zmieni, bracia i siostry. Oddzielenie jest absolutnie wymagane pośród ludu Bożego. Oddzielenie od świata, od grzechu tego świata, od nieczystości. Oddzielenie oczywiście jest oddzieleniu nierówne. Czasem oddzielamy się, bo mamy po prostu naturę odludków i nie chcemy z innymi ludźmi. I można by powiedzieć, ale się oddzielił. W ogóle z ludźmi nie jest. Ale to nie jest wcale żadne oddzielenie, o którym dzisiaj mówimy. Czasem oddzielamy się, bo nie lubimy tańczyć, imprezować i tak dalej. I dlatego jesteśmy oddzieleni. Ale to nie jest oddzielenie, o którym dzisiaj mówimy. Czasem jesteśmy oddzieleni, bo ma miejsce prześladowanie i przymusowo nas oddzielają, separują.
Ale to też nie jest to oddzielenie, o którym mówimy. Chodzi o to, żebyśmy się oddzielili ze względu na miłość do Jezusa. Żebyśmy tak jak zakochany chłopak już nie chce z żadną inną spędzać nocy. Nie chce już żadną inną nawet siedzieć przy stole, bo jest zakochany po uszy w tej jednej, jedynej i z nią chce spędzać czas. Tak chrześcijanin, który jest zakochany w Jezusie Chrystusie, właśnie ze względu na tę miłość, na ten podziw dla swojego Zbawiciela, oddziela się. Wszystko inne go przestało pociągać, interesować. Jego serce jest tylko przy Panu. O to właśnie chodzi. Mam nadzieję, że wywołaliśmy dzisiaj temat, że zauważyliśmy problem. Problem, który dotyczy wielu z nas. Problem znany jest w okresie wczesnego Kościoła. To nie tylko, że to teraz napadło nas to zamieszanie ze światem. W drugim liście Piotra czytamy o ludziach wtedy wierzących, że też z nimi się coś takiego działo. I przywołuję to nie dlatego, żeby nas pocieszyć, tylko pokazać, że to jest problem. Problem, który wciska się w szeregi chrześcijańskie. Bo jeśli uszli przed brudami świata dzięki poznaniu Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, mogłoby to do nas się odnosić? Uszliśmy, chwała Bogu, dziękujemy Panu Jezusowi. Ale co dalej jest napisane? A pogrążając się w nie znowu im ulegają, to koniec ich staje się gorszy od początku. Lepiej by bowiem było dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją odwrócić się od świętych przykazań, które im dano. Sprawdza się na nich przysłowie, wrócił pies do swoich wymiocin i wymyta świnia do tarzania się w błocie. Pan przyjdzie na pewno. I co będzie, jeżeli nas zastanie znowu tarzających się w błocie? Koniecznie trzeba nam oddzielić się dla naszego Pana od wszystkiego, co jest duchowe, duchowo nieczyste, co jest obce Duchowi Bożemu, co działa przeciwko Duchowi Bożemu. Bóg nie zgodzi się na nic innego, bracia i siostry. Bóg nie pójdzie na żaden kompromis, nie powie, a żyjecie teraz w takich trudnych czasach, jest taka demoralizacja, to tak możecie, daję wam margines 1,5 metra, że możecie wchodzić w te obszary i nic się wam nie stanie. Trzeba się oddzielić. Czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi, zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie? On się nie zgodzi. Boga nie można przegłosować, że sobie zrobimy głosowanie i powiemy, no w Biblii tak jest napisane, ale my głosujemy, że możemy się wychodzić za mąż, żenić z niewierzącymi, że możemy sobie trochę popić, że możemy tam skłamać dla dobrej sprawy też możemy i tak dalej. Zagłosujemy tak, to sobie możemy głosować, ale Boga się nie przegłosuje, On pozostanie niezmienny. Jego się nie da urobić naszymi argumentami współczesności, wspólnej dzisiejszej kultury, zmian społecznych, jakie zachodzą. Dlatego dzisiaj wołam, konieczne jest nasze świadome oddzielenie dla Boga od nieczystości tego świata. Świętymi bądźmy, bo On jest święty. To jest argument ostateczny, arbitralny. On jest święty, a ty jak chcesz do Niego należeć, chcesz być w Królestwie Bożym, nie masz innej opcji. Też masz być świętym. Świadomie i chętnie na nowo zacznijmy uświęcać nasze życie.